Witamy w drugiej części naszego spotkania. Gramy właśnie u Wizia na kanale w Harry'ego Pottera. Ślimałk. Voiced Ślimak. Ślimałk. To tak, Ślimałk jest tym, a Ślimałk jest tutaj. Czy ja powinienem był wziąć różdżkę? Albo miotłę? A masz coś z Harry'ego Pottera? Jeżeli nie pokręciłem, to jest kasztanowiec amerykański. Mogłem coś teraz pokręcić, ale... A to nie powinieneś tą stronę bardziej trzymać? No właśnie wydaje mi się, nie wiem dlaczego, że wydaje mi się, że to jest przód. Bo ja to w ogóle dostałem do rąk tak bardzo dziwnie. Zostało mi to dane przez osobę niespełna rozumu. Mhm. Na tej zasadzie, jak to wziąłem do ręki, to było takie... Wow! I nie oddam. No. Awada, no. Banana, vanilla! Teraz jest tylko takie, że duża kawałeczka. Okej, kontynuujmy. Jesteśmy obydwoje wielkimi fanami Harry'ego Pottera, ale ja teraz chcę to przetestować na widzu. Tak. Mam do niego taki mały quiz, kilka pytań. Chcę sprawdzić, czy znasz odpowiedzi na te pytania. Okej, dobra. Ze świata Harry'ego Pottera. Trochę się dygam, ale jedziemy. Mam nadzieję, że ty też mi zadasz kilka. Zobaczymy, czy będę wiedziała. O kurczę, ja bardziej takie na zasadzie ciekawostki, nie pytania, mm-hmm. takie quizowe, ale może coś wymyślę. Zobaczymy, bo jak już się jest sercem całym z Harry Potterem, to się powinno na te pytania odpowiedzieć. No tak, tak. Ready? Tak. Okej, pytanie pierwsze. W której książce z serii Harry'ego Pottera nie ma Voldemorta? Tak w ogóle? Tak w ogóle. Nikt się Voldemortem w tym w ogóle nie interesuje. W tej części. Czekaj po kolei. W jedynce był z tyłu głowy Quirrella, w dwójce powracał z pamiętnika, w trójce jakby nie bardzo nim było, bo było o Blacku, ale no teoretycznie się pojawiał. Wspominano, że to jest pomocnik... Ale nikt nie kręciło się wokół tego, że chce zabić Harry'ego. A no w sumie tak. Nie było jakiegoś planu, żeby go urąbać, bo w jedynce, dwójce był, w czwórce był. No, w sumie tak. No, nie? No, w trójce. Faktycznie. Dobra, lecimy dalej. Wymień trzech członków Zakonu Feniksa. Ten szalonooki Moody, Sirius Black, nie pamiętam nazwiska, no dobra, Weasleyowa, ale jej bracia na przykład byli... Bo zarówno Weasley, tylko nie jestem pewien, czy sam Rudy koleś był czystej krwi czarodziejem, takim naprawdę czystej krwi czarodziejem. Rudzi chyba byli wszyscy czystej krwi. Na pewno ona była z tego pradawnego domu. Co do Weasleya nie jestem... Krivet. Tak, właśnie. I dwóch jej braci zostało zamordowanych zaraz przed ten, więc oni byli takimi feniksami, którzy spłonęli jakby ten. Okay, no tam była lista tych... A z takich bardziej oczywistych? No Harry nawet był, no come on, no. Dumbledore, no, to widać, Snape, Sirius Black, Tonks, Luke. Ale fajnie, że poleciałeś te tematy, przecież Longbottomowie też chyba byli. Tak, Longbottomowie też byli. Z nas dwóch, ty jesteś takim bardziej specem od teorii spiskowych, tak, tak, związek tak, dokładnie. Z tymi książkami, bo też na Facebooku bardzo dużo piszesz o takich sprawach. Tak, tak. Ja na przykład ci nawet dałam komentarz, że nie jestem fanką robienia książki dla dzieci takiej mrocznej historii, tym bardziej, że jeżeli Rowling tego nie potwierdziła, to ja nawet nie chcę o tym za bardzo dumać. Tak, niektóre potwierdziła te chore. To jest zbyt mroczne, żeby wrzucić to do opowieści dla dzieci, więc zauważcie, że tam jest mnóstwo mrocznych rzeczy, których w ogóle nie są wspomniane, tak. Nie? Jak czytacie te pierwsze książki, to nie ma tego całego takiego, że oni się tam pomordowali, torturowali. To też jest dlatego, że te pierwsze książki są pisane też w stopniu rozwojowym z Harrym, że Harry jako dziecko, no to nie widzi tych mrocznych stron, więc książka też jest napisana tak niemroczno. Dopiero im bardziej Harry dorasta, im więcej shitów go spotyka, to coraz więcej wychodzi na jaw, ile tam jest pokopanych spraw. Dobrze, bo trochę odbiegliśmy od tematu i było trzech członków Zakonu Feniksa, a skończyło się na mroczności książek Harry'ego Pottera. Tak, tak. Co robiła Hermiona w ramach emancypacji z krzatów w Hogwarcie w piątej części i jak nazywała się jej organizacja? O kurka, Co robiła? Były te ulotki całe i namawiała wszystkich te odznaki i wciskała ludziom na siłę. Namawiała skrzaty jakby do buntu też. Ale jak? Co robiła, żeby je wyswobodzić? Co trzeba zrobić, żeby skrzata wyswobodzić? No dać mu ubranie, ale ona nie mogła ich wyswobodzić. Czytałem, tylko nie pamiętam dokładnie o której... Znaczy chodzi o to, że ona nie mogła ich sama wyswobodzić, bo to właściciel musi dać ubranie, więc jakby... Przepraszam. Nie umieraj. Pamiętam, że ta organizacja po angielsku to było skrót, który
na polski się tłumaczyło Żyk, czy jakoś tak? Tak. A po polsku to była jakoś... Nie pchła... Wesz. Tak, wiedziałem, że jakiś ten... Ale to jest chyba jedna z książek, którą czytałem mniej niż 5 razy, więc mi nie utkwiło w głowie. Bo ja odniosłem wrażenie, że Skrzaty poza Zgretkiem to jest w ich naturze. I to nie to, że ludzie je gnębią czy coś, tylko to jest coś, co one potrzebują. Ale słyszałeś tą teorię, chyba nawet była u ciebie może. Słyszałeś, co ja powiedziałem? Nie. Że to jest w ich naturze, jak Chińczycy. Zgretka Malfoy uwolnił poprzez, tak jakby wiesz, bo Harry dał mu jego skarpetkę. Tylko nie Malfoya, tylko Malfoy dał Harry'ego skarpetkę, nie wiedząc o tym, Zgretkowi. I to była później ulubiona część ubrania Zgretka. Tak, i no to ja ci powiem, co robiła Hermiona. Hermiona szyła czapeczki. Robiła na drutach czapeczki. Faktycznie było i zostawiała w takich miejscach, że skrzaty sprzątając czy ogarniając musiały je podnieść. Tak. Wciąż mnie to denerwowało, bo to zadziałać nie mogło, bo ona nie była właścicielką tych skrzatów. Mhm. Ona uczęszczała do szkoły, której dyrektor był jakby tymczasowym właścicielem tych skrzatów pomiędzy różnymi dyrektorami. Mhm. Z jej strony to było, no nie doczytała zasad, instrukcja obsługi. Ale i tak było w książce, że skrzaty przestały sprzątać. Tak, że nie chciała, że tylko Zgredek i ta jego... Nie pamiętam, jak ona się nazywała, ta kumpela Zgredka. Mruszka. Co cały czas płakała, no. Mruszka. Dobra, lecimy dalej. Jak nazywał się ośrodek, do którego trafił Lockhart po utracie pamięci? Święty Mungo. Mm. I nie wiem, dlaczego to jest Święty Mungo, jeżeli Mungo jest jego założycielem i on siebie nazwał świętym. Więc to jest dla mnie takie what the heck? Bo to nie jest tak, że ku czci jego pamięci założono ośrodek Świętego Mungo, który został świętym, na przykład dla Mugoli, tylko on założył ośrodek i nazwał go ośrodkiem Świętego Mungo. I to było tak... Chyba, że karty w Potterze się mylą, bo tam jest napisane, że on jest założycielem. He was the founder. To tak jakby, nie wiem, Jan Paweł II założył hospicjum świętego Jana Pawła II, to... Grandioso match? Trochę, nie? No, więc to było dla mnie... A pamiętaj jeszcze tutaj poza pytaniami, kto jeszcze się znajdował w tym ośrodku, pamiętasz? Nie wiem, czy oboje rodziców, nie pamiętam tego, ale przynajmniej jedno z rodziców Neville Longbottoma, nie wiem, czy obu twoje właśnie... Oni byli w stanie, że nie rozpoznawali swojego wegetacja, syna, więc... Warzywa. A w jaki sposób Harry właśnie się dowiedział, że jak trafili i co się stało z rodzicami Neville'a? W jaki sposób? Przy jakiej okazji? To było w tej części, co się połączenie między Harrym a Voldemortem odnowiło. W tym momencie zaraz sobie przypomnę, która to była część. Piąta chyba? I nie. Chodziło... Szósta? Czwarta. Nie, piąta. Faktycznie. Piąta. Ale, to jest zakonem Feniksa i to było wtedy, kiedy Harry wszedł w śnie w oczy tego węża i podziabał ojca Weasleyów, tak? Nawet wcześniej. To było wcześniej? To było według tego, co sobie sprawdzałam sama dla siebie później. Harry, to było w czwartej części. Harry wszedł w myśl odświetnie i tam był proces Bartiego Croucha. I on był właśnie wtedy skazany za torturowanie, jakby cię świadkiem tortur Longbottomów. I wtedy Harry pierwszy raz o tym się dowiedział, co się stało z rodzicami. Ja myślałem, że gdzie wylądowali tak fizycznie, gdzie są, gdzie się znajdują. Okej, dobra, źle zrozumiałem pytanie. Do którego domu w Hogwarcie przynależał Hagrid, zanim został wydalony? Tego ci szczerze powiem, nie wiem. Jak miałbym strzelać, nie to bym powiedział, że do Hogwartu albo do Hufflepuffu. Do Hogwartu? Do Gryffindoru albo do Hufflepuffu. I to byłyby moje dwa strzały, bo on po prostu mi do Ravenclaw nie pasuje. No i do Slytherinu oczywiście, że nie, nie. Bo Harry jest bardzo ciepły i otwarty, nie? I to są cechy, które się kojarzą z Hufflepuffem, nie z Gryffindorem. Ale jest też odważny, poszedł tam negocjować z gigantami i z całą resztą, więc... I do jednego i do drugiego domu by pasował, to nie jest powiedziane, że jak ktoś jest z Hufflepuffu, to nie jest odważny, więc... Jakby był kolejnym Gryfonem, on mi nie wygląda na Gryfona, bo Gryfoni bardzo mocno walczą o swoje, a Hagrid to jest ktoś, kto przedkłada innych przed siebie. Nie tak jak Harry, że on będzie walczył z Voldemortem i ten, on jest bardziej solistą, nie? A Hagrid, jak mi ostrzelać, to bym powiedział chyba Hufflepuff. Gryffindor? Widzisz?